Dalej się nie mogę przyzwyczaić, że to naprawdę ja. Licealistka ma kompleksy i powiększa sobie biust silikonowymi wkładkami. Ściema, laska, nosi silikony. Koleżanka odkrywa prawdę i kompromituje dziewczynę. Ściągaj koszulkę. Chyba cię porąbało. Dawaj, dawaj, ściągaj to. Jak to się kleszy. Wszyscy się ze mnie śmieją. Nie dość, że jestem płaska jak deska, to do tego te całe silikony. Pamiętaj, że o 16 masz być w piekarni. Rodzice zabraniają nastolatkowi udziału w szkolnym koncercie. Chłopiec musi w tym czasie pracować w rodzinnej piekarni. Zdesperowany gimnazjalista pozoruje napad na piekarnię. No co się tak gapisz? To jest napad! Dawaj kasę! Ała! Jezu! Ja pieprzę! Postrzeliłem Mnika! Po swojemu zróbmy to. Już o mnie wszystko wiesz. Do przodu zróbmy chociaż krok. Ale nie kończący się zabawa może trwać po świt. Chyba właśnie tego chcesz. Bądź przyjacielem, a nie kić. Kto odwróci się? Po swojemu zróbmy to. Już o mnie wszystko wiesz. Do przodu zróbmy chociaż krok. Ale nie kończący się zabawa może trwać po świt. Chyba właśnie tego chcesz. Bądź przyjacielem, a nie kić. Kto odwróci się? W szkole od kilku dni trwają przygotowania do koncertu charytatywnego, na którym zagra kilka uczniowskich zespołów. Sylwia Marczyk z licealnej klasy pierwszej A nie może doczekać się imprezy. Liczy, że pójdzie na koncert z Jankiem z drugiej C. Janek od dawna podoba się Sylwii, a ostatnio on też zwrócił na nią uwagę. Przyjaciółka Sylwii, Zosia, bardzo kibicuje koleżance. Nie przejmuj się, naprawdę wyglądasz zarąbiście. Tak? A nie mam czegoś tutaj krzywo? No, może trochę. Fak. To chodźmy do toalety. Sylwia, od kiedy zaczęła chodzić do liceum, nosi silikonowe wkładki, które optycznie powiększają jej biust. W gimnazjum miała kompleksy, a koleżanki wyśmiewały się z niej. Tylko Zosia zna sekret przyjaciółki. Jak? Super. No fakt, super. Dalej się nie mogę przyzwyczaić, że to naprawdę ja. W końcu mam cycki! I zaraz będziesz mieć Janka. O matko, ale ja byłam głupia, żeby sobie ich wcześniej nie kupiłam. Ty wkładek. Dobra. Dziewczyny nie wiedzą, że świadkiem ich rozmowy była koleżanka z klasy Iwona Małkowska. Iwona nagrała kompromitującą dla Sylwii sytuację i zamierza wykorzystać to, żeby ośmieszyć koleżankę. Ale jazda! Sylwia wypycha sobie stanik z silikonem. Ludzie w klasie normalnie padną, jak to zobaczą. Janek Żak kupił właśnie bilet na szkolny koncert i chce zaprosić na niego Sylwię, która bardzo mu się podoba. Co to za biedna dziewczyna? Będzie się sama męczyła na koncercie, co? Raczej, którą spotka ten zaszczyt. Niech ci będzie. Śmieszny jest. Fajna jest? Znam ją? Kojarzysz Sylwię Marczyk z pierwszej A? Ja nie wiem, kto to nie, jest. Nie, w ogóle nie kojarzę. Fajna jest? Fajna, fajna. Ja wiem, ale o co ci chodzi. Palant? Chcesz zobaczyć, jak ten palant wyrywa najlepszą laskę z pierwszych klas. Okej. Okay. Cześć, dziewczyny. Hej, to ja spadam. Słuchaj, mam do ciebie pytanie. Co robisz dzisiaj wieczorem? No, wiesz, w sumie to jeszcze nie wiem. A poszłabyś ze mną na ten cały koncert? Pewnie, że pójdę. A masz już bilet? Miałam wczoraj. To słuchaj, chodź, przedstawię cię organizatorom, okej? Dobra. Siema, tutaj mamy... Cześć. Sylwię, Zuza i Alex. Zuza, bardzo mi miło. Cześć, Alex, miło mi. Sylwia. Tymczasem Iwona zamierza powiedzieć w klasie o tym, że Sylwia wypycha sobie biustonosz. Chce pokazać wszystkim kompromitujący filmik, na którym widać, jak dziewczyna wkłada do stanika silikonowe wkładki. No patrz. Dalej się nie mogę przyzwyczaić, to naprawdę ja! W końcu mam cycki i zaraz będziesz mieć Janka. Matko, ale ja mam w ogóle, że tych kwadrów wcześniej nie kupiłam. Nie! Patrz, jak je sobie ugniata! Nie ma opcji. Ja pierniczę. Dzień dobry. Zapraszam wszystkich do klasy, dobrze? Ja. Wejdźcie, proszę. Zapraszam. Nie wiem. Kochani, a co was tak śmieszy? Nic. Szkoda, myślałam, że się podzielicie radością. Dobrze, wejdźcie, proszę, dobrze? Kochani, przygotujcie się do lekcji. Nie wierzę. Ja jeszcze na chwilę muszę wejść do pana dyrektora, ale zaraz wracam. Dobrze, tylko proszę o spokój. Tak? Tak jest. Ludzie, nie uwierzycie, jakiego mamy newsa. Chodźcie. Musicie to obejrzeć. Rodzice przywożą do szkoły Nikodema Gila, gimnazjalistę z pierwszej A.
Chłopak od wczoraj próbuje ich przekonać, żeby pozwolili mu pójść na szkolny koncert. Jednak rodzice nie chcą o tym słyszeć. Gimnazjalista jeszcze do niedawna był uzależniony od gier komputerowych i w szale zdemolował pracownię informatyczną. Od tego czasu leczy się u psychologa, a raz w tygodniu pracuje w piekarni rodziców. No jestem przez to uziemiony. Sam sobie na to zasłużyłeś. Zresztą nie będziemy już dyskutować na ten temat. Zbiera się do szkoły. Pa. 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 Nikodem jest wściekły na rodziców. Ma już dosyć ograniczeń i chciałby mieć tyle wolnego czasu, co jego koledzy. Dwaj z nich, Łukasz Madejski i Przemek Rogowski, kupili już bilety na wieczorną imprezę w szkole. Nastolatek za wszelką cenę chce iść na koncert i zastanawia się, jak to zrobić. No, cześć chłopaki, kupiliście już bilety? No, a ty jak, gadałeś z rodzicami? No, z nimi się w ogóle nie dogadać. O 4:00 masz być w piekarni. Ale masz przerąbany, wszyscy będą na tym koncercie. A ty co, będziesz siedział w piekarni i sprzedawał jakieś bułki? I chlebek? No nie zapomnijmy o drożdżówkach. Ale z was są koledzy, nie ma co. Nie no, dobra, spoko. Jak chcesz, to ci nagramy całość, potem sobie obczajesz, jak było. No, dobra, o, dobra. Panowie, widzę, że też na koncert idziecie dzisiaj. No, ja z Przemkiem tak, ale Nikodem musi pracować w piekarni rodziców. A może pani by ich przekonała, żeby mi w końcu odpuścili? No proszę. No, Nikodem, ja akurat w tej kwestii z twoimi rodzicami się zgadzam. No, rozrabiałeś, to teraz konsekwencje musisz ponieść. Ale spokojnie, jeszcze będzie mnóstwo takich koncertów. Właśnie, stary, jeszcze z 10 lat sobie popracujesz w piekarni rodziców, no i ci odpuszczą. Ha, dzisiaj mi odpuszczą, idę na ten koncert. Niby jak? Zobaczysz. Pójdę na ten koncert z chłopakami, choćby nie wiem co. Po prostu muszę się jakoś wykręcić od tego dzisiejszego siedzenia w piekarni. Jeśli będę ciężko chory, to na pewno matka nie każe mi siedzieć za ladą i sprzedać tych cholernych bułek. Dzięki Iwonie prawie cała klasa wie, że Sylwia wypycha sobie biustonosz silikonowymi wkładkami. Tymczasem niczego nieświadoma dziewczyna jest szczęśliwa i myśli tylko o tym, że Janek zaprosił ją na dzisiejszy koncert. Co jest, Sylwia? Może nagramy kolejny filmik? Jaki filmik? O co wam chodzi? No nic, zastanawiamy się tylko, jaki nosisz rozmiar stanika. A co wam do tego? No, wiesz co, może zrzucimy dzisiaj na nowe silikony, skoro te się tak troszeczkę uwierają. Co? Jakie silikony? Przecież ja żadnych silikonów nie noszę, po prostu, no, fiszbinami poszła w staniku. Fiszbina ci poszła w staniku, tak? No, popieprzyło, dobra. To udowodnij, że to są twoje cyski. Co? To co słyszałaś? Ściągaj koszulkę. Chyba ci porąbało. Ściągaj. Dawaj, 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 ściągaj. No, dawaj! Ściągaj to. O fu, jak to się trzęsie. O fu. Ohyda. Skasujcie to, idioci. Sylwia, co się stało? Nic się nie stało! Ja nie wierzę, że to się dzieje. Znowu jestem w gimnazjum. Wszyscy się ze mnie śmieją. Nie dość, że jestem płaska jak deska, to do tego te całe silikony. No ja nie mogę. O tym wszystkim, jak się Janek dowie, to nawet nie będzie chciał mnie znać. Daj to! Iwona i reszta klasy dalej świetnie się bawią. Przyjaciółka upokorzonej Sylwii jest wściekła i chciałaby stanąć w obronie koleżanki. Dlaczego Sylwia wyszła stąd z płaczem? No, jakby to pani powiedzieć, bo okazało się, że piersi Sylwii nie są takie do końca naturalne i jedna z niej właśnie leży tutaj na podłodze. Ale z was świnie. Proszę pokazać mi ten filmik. Jak to się trzęsie? Ohyda. Nauczycielka jest zszokowana zachowaniem uczniów. Zosia, a ty gdzie się wybierasz? Do Sylwii, nie zostawię jej teraz samej. Zostań proszę w klasie, ja z nią porozmawiam, dobrze? Proszę natychmiast wykasować ten filmik. No ale przecież to jest prywatne nagranie. Tak, ale dotyczy bardzo prywatnej sprawy waszej koleżanki. A i jeszcze jedno. Ja nie chcę nawet słyszeć, że ten filmik trafił do internetu, zrozumieliście? Tak. Wychowawczyni chce sprawdzić, czy z Sylwią wszystko jest w porządku. Dziewczyna wciąż nie może się uspokoić. Sylwia, porozmawiamy? Czyli pani powiedzieli? Powiedzieli. Super, teraz już pewnie wszyscy w szkole to widzieli. Kochanie, spokojnie, kazałam wszystko skasować. Ale to i tak nic nie da. Wszyscy i tak będą gadali i się śmiali ze mnie. Sylwia, powiedz mi, po co tobie w ogóle takie wkładki? Przecież masz świetną figurę. To czemu przez całe gimnazjum słyszałam, że jestem płaska jak deska? Kochanie, ja rozumiem, jak ciężko ci było. Tylko wiesz co, Sylwia, czasem to po prostu najlepiej puszczać mimo uszu takie złośliwe uwagi.
Zwłaszcza, że jesteś jeszcze bardzo młoda i twoja figura jeszcze się może zmienić. A jak nie? Kochanie, to musisz uwierzyć, że jesteś piękna taka, jaka jesteś. Ale ja nie jestem, to tylko dzięki tym wkładkom Janek Żak zaprosił mnie na dzisiejszy koncert. A po tym wszystkim nawet już nie będzie chciał mnie znać. Wiesz co, a ja myślę, że powinnaś dać mu szansę i z nim porozmawiać. Myśli pani, że nie będzie mu przeszkadzało, no, że to była ściema? Wierzę, że to jest mądry chłopak. I że tak jak ja widzi, jaką jesteś świetną dziewczyną. Mogę od razu do niego iść i mu wszystko powiedzieć? Myślę, że jest teraz na lekcji, na której też już powinnaś być. No, chodź, wracamy. Ale ja nie chcę się tam wracać, wszyscy będą się śmiali ze mnie. Sylwia, obiecuję ci, że dam im jasno do zrozumienia, żeby więcej ci nie dokuczali. Dobrze? No, głowę do góry. Słuchaj, doprowadź się do porządku, a ja na ciebie poczekam. Ja nie wiedziałam, że Sylwia masz takie kompleksy z powodu swoich piersi. Tylko, że powiększanie ich w taki sposób na dłuższą metę nie rozwiąże jej problemu. Sylwia powinna zaakceptować siebie taką, jaka jest. W przeciwnym razie nigdy nie będzie zadowolona ze swojego wyglądu. No to co? Iwona, Patryk i Paweł, których najbardziej rozbawiła wpadka Sylwii, nie mogą pogodzić się z tym, że nauczycielka kazała im skasować kompromitujące dziewczyny nagranie. Naradzają się, jak mimo to ośmieszyć koleżankę. No ale kurde, taki fan nam przejdzie obok nosa. Przecież ten film to byłby hit na fejsie, no. Trzeba zmontować nowy fan i tyle. Dobra, zostawmy biedną Sylwię w spokoju. Jaja sobie robisz? Jejku, weź wyluzuj, nie widzisz, że im ona kmini. Słuchajcie, Sylwia potrzebuje naszej pomocy. Po co biedaczka ma się męczyć z badziewnymi wkładkami? Zróbmy jej zbiórkę pieniędzy na operację. Niech zrobią dziewczynie porządne cycki. No i to jest rzeczywiście zajebisty pomysł. I wreszcie wpada na coś mądrego. Kochani, usiądźcie proszę w ławkach, dobrze? Serio, operacje plastyczne. Cała Iwona, no cała Iwona. Kochani, żeby wszystko było jasne. Ja nie chcę nawet słyszeć o jakichkolwiek złośliwych uwagach czy komentarzach na temat Sylwii. Czy w ogóle kogokolwiek. No i mam nadzieję, że w waszych komórkach nie będzie już śladu po żadnym filmie. No. To dobrze, kochani, to skupmy się, bo musimy jakoś zrealizować temat dzisiejszej lekcji, dobrze? Otwórzcie proszę podręczniki na 35 stronie. I zapiszcie proszę temat, co tam mamy? Budowa komórek.